Dzień dobry, kochani, ja nazywam się Adek. Witam Was w kolejnym odcinku na mapie Mazowiecka Nizina. I tutaj poza odcinkiem zmieniło się kilka rzeczy u mnie. Jak widzicie, tutaj usypałem już naszą kiszoneczkę. Pogoniłem miesiąc do przodu. Jak widzicie, nasza kiszoneczka już jest gotowa. Zobaczcie. Powiem Wam, że troszkę się namęczyłem tu z tą kiszonką, bo ten silos jest taki, że jak tutaj ubijasz, tu Ci bokami wychodzi wszystko, nie? No ale dałem radę jakoś tutaj robić. Zburzyliśmy tamten garaż nasz. Tu postawiliśmy taką wiatę. Zobaczcie. Bardzo fajna wiatka zresztą. Co tutaj jeszcze się zmieniło? No nasze traktory to zaparkowaliśmy tutaj. Co tutaj się zmieniło? W sumie to chyba nic. Dobra, jak zawsze na początek zobaczmy nasze zwierzęta. Jak wygląda sytuacja z nimi? Słomy mają, świnki, ziarno mają, krówki, słomę mają, trawę mają. Widzicie, już będziemy powoli uzupełniać sianem. Albo jeżeli uda nam się kupić, już zajrzałeś 75, TMR-u, no to będziemy dawać im TMR. Dlaczego one nie mają wody? To mnie ciekawi. Ale to za chwilę. No i co? Kura. O, kurki nie mają ziarna już. Ojej. Kurki nie mają ziarna. Ale dzisiaj już będziemy sobie ścinać. A co tu, same koguty? A co tu tyle kogutów jest? Z czemu mamy tyle kogutów? Aż 24 koguty mamy. Ej, to trzeba będzie sprzedać trochę tych kogutów, bo mamy więcej kogutów niż kurek. No, nieźle, nieźle. Okej, zaraz sprzedamy trochę tych kogutów. No i tutaj, jak widzicie, mamy, już dzisiaj będziemy tutaj cieli sobie jęczmień. Dlatego dzisiaj już będzie... Zobaczcie, jaka tu fajna tekstura jest tego jęczmienia. Dlatego co? Dlatego już dzisiaj będziemy, kochani, siali sobie jęczmionek. Mamy 10 tysięcy. Teraz tak, nie sprawdzałem jeszcze, jaki byśmy chcieli paszowóz kupić, bo jeszcze nie mamy siana, tam musimy kupić dla tych krówek. Ale co? Wyciągnijmy sobie nasz kombajn, odpalmy sobie go. Jak widzicie, nasz kombajnik tutaj... odpalił od strzała. Panie. Także tutaj sobie zobaczymy, podłączymy. Wyjedziemy. Muszę ściszyć sobie troszkę tę... maszyny. Troszkę przyciszyć, bo strasznie głośne one są. Głośność pojazdów. Damy na 40. Ok. Podjedźmy sobie pod nasz header. Dobra. No i co? No i jedźmy na nasze pole. Będziemy ciąć jęczmień dzisiaj. Widzicie, nasza kukurydza tam już też dojrzewa. Rośnie. O, tu może być ciasno. Bizonek, tu nasz owiec też. Ale my dzisiaj jedziemy pełną parą na nasze żniwa tutaj. Okej. Musimy uważać, mamy włączone... Czekajcie, zobaczymy, czy mamy włączone wygniatanie. Wiem, że na innej serii mojej włączałem. Niszczenie plonów włączymy. Dlaczego włączyłem niszczenie plonów? Bo po prostu chciałbym trochę realniej jeszcze grać, niż gram. No i co? Aha. Podjedźmy tutaj. A tu jeszcze jest zielone, tutaj nie rosło nam. Czemu to się tak stało? Dziwnie.
Grow stage 6 na 7. Nie, to jest gotowe do zbioru. A to dziwne, czy to jest jakiś bug, czy co? No, dziwne. No ale cóż, dobra. Opuszczamy nasz header, włączamy. Musimy rozłożyć narzędzie, zapomniałem. Włączamy. No i co, kochani? No i jedziemy. Z naszym jęczmieniem. Będziemy zrzucać sobie pokos. Będziemy chcieli mieć słomę. Zobaczcie, jak fajnie idzie, to się fajnie kosi. To są pierwsze nasze żniwa. Jęczmienka. Ja dzisiaj muszę was przeprosić, dzisiaj troszkę jestem chory. Troszkę mnie boli gardło i katar mam. Troszkę przeziębiony, także być może słychać to nawet w moim głosie. No ale nic na to nie poradzę już. Okej, tutaj jest ruch, także musimy tu uważać. Ten pokos słomy strasznie szeroki tutaj jest, powiem wam. Zobaczymy, ile nam tutaj sypnie tego jęczmienia. Na pewno będziemy musieli sypnąć coś naszym kurom. No i co? No i tutaj powoli będziemy już zbierać, kompletować pokarm dla naszych świnek też, nie? No bo jednak one też będą tam gdzieś wzrastały powoli. No i już niedługo będziemy mieli też mleko od naszych krów, także będziemy musieli kupić jakąś beczkę i takie rzeczy inne. Także powoli, powiem wam, coś tutaj się rozwija na tym gospodarstwie. Sprawdzałem już ceny pól przy naszym gospodarstwie. Sprawdzałem tutaj ceny tego pola po prawej stronie. No i coś tutaj będziemy myśleć. Myślę, że jak już zaczniemy sprzedawać mleko, zaczniemy sprzedawać inne rzeczy, to myślę, że już coś tam będzie, jakiś plan z tego się ułoży, kochani. Okej. Tu sąsiadowi nie będziemy tu wjeżdżać. Sąsiad tam jakąś uprawę ma. Tutaj wygniedliśmy, widzicie, to... No ale nie mieliśmy tak naprawdę wyboru, no bo to nie dojrzało. Przypuszczam, że tutaj była jakaś chora roślinka. Wiecie, czasami się tak dzieje, że jakiś robaczek jest, jakaś choroba toczy. I dojrzewa po prostu troszkę wolniej niż normalnie. Okej, 97, 99, zobaczcie. Mamy 100%. 100%. No nic, pójdziemy, przejdziemy się. Wyłączymy kombajn. Pójdziemy, przejdziemy się po nasz traktor. Przebiegniemy się. No, te koguty tutaj, to powiem wam, masakra. No nic, sprzedamy ich kilka. Tak w ogóle, ile byśmy dostali za te koguty? No my nie możemy ich sprzedać? Aha, bo będziemy musieli je dać, ten kogut 0 zł. No dobra, niech będą. Kupimy później taką kratkę na... Jest taki mod na taką kratkę do przewożenia właśnie kur i takich innych. Zobaczcie, pojedziemy, weźmiemy naszą przyczepę.
co nowego tutaj dodałem, kochani, do naszego do naszej przyczepy ściągnąłem taki mod, który się nazywa, nie pamiętam jak się nazywa, ale on block axle block czy coś takiego. On blokuje nam skrętność przyczepy, czyli zobaczcie, teraz przyczepa będzie skręcała razem z nami, nie? Zobaczcie, ten dyszel będzie skrętny, ale kiedy podjedziemy prosto, naciśniemy tutaj klawisz, ten kwadratowy nawias, to zobaczcie, nasze się zablokowały i teraz, kiedy będziemy cofać, widzicie, nasz dyszel nie skręca. Odblokujemy sobie to. Tak, fajny modzik, fajnie do cofania tym. Chociaż powiem wam, upatrzyłem sobie już następną przyczepę naszą. Naprawdę bardzo fajną. Ale to na inny czas. Teraz pojedźmy, odbierzmy sobie nasz jęczmień, nasypiemy go już kurką, żeby dalej jajka znosiły. Zostańmy tak. Wyłączmy naszego zatorka. I sypiemy jęczmień. Powiem wam, 5000. To już jest sporo. Ta przyczepa to też chyba jest piątka, nie? Jakoś tak. No dobra, chodźmy dalej. Nie chcę tu zatrudniać pracownika, kochani, no bo chciałbym oszczędzać troszkę kaskę. Pieniążki, zobaczymy jak to wyjdzie. Zaraz chwilę wpadniemy. Okej, okay, zbierajmy dalej. Myślę, że tutaj gdzieś z ósemkę nam sypnie. To powiem wam, całkiem przyzwoicie, całkiem sympatycznie, jakby tak ósemeczkę sypło. Słomę byśmy od razu sprzedali. Byłoby ciekawie. Mamy już 4000 litrów gnojówki chyba. Także tutaj byśmy już sobie gnojóweczką trochę ponawozili. No ciekawe jestem. Nie, zobaczcie, piątka tam była, tu już mamy trójkę. Czyli 8 już jest, no to powiem wam, czy do 9000 dojdzie? Troszkę tego jęczmienia już tutaj nam sypnie. Nie, do 9 nie dojdzie, ale będzie 8,5. 8,5 tysiąca litrów. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jestem zadowolony z tego pola, to wiecie, nieduże pole. A jednak troszkę sypło. Nieduże pole, a jednak troszkę sypło. Okej, okay, zjedziemy sobie tam. Zanim pojedziemy naszym kombajnem jeszcze na... już do domu. Albo może tak zjedziemy, że zjedziemy nim po prostu już na bazę i rozładujemy to do naszego silosa.
sąsiad poszedł. No, zobaczymy, czy się tu wyrobimy teraz. Powiem wam, że ta brama tutaj... Będziemy musieli chyba poszerzyć ją trochę. Widzicie, bo tutaj, powiem wam, nieciekawie czasami się robi. Odczepimy nasz header. Pojedziemy, wyładujemy nasze zboże do silosu. No i teraz przyczepki nasze, z naszej przyczepy od razu nasypiemy kurą trochę, resztę też wyładujemy tutaj. No i co? No już będzie, już to mniej więcej gdzieś tam troszeczkę ogarnięte. Tu jeszcze nasz kombajn trochę zrzuca tego bałaganu nam robi. Okej. Ciekawe, czy przejedziemy tędy? Przejdziemy, nie? Ole, ledwo. Ledwo uszedł tam. Mi się tutaj strasznie podobają te klasy, wiecie? Maszyny klasa, więc przypuszczam, że będę dążył do tego, żeby z czasem tutaj kupić sobie Dominatora, ten kombajn, nie? Okej, zamkniemy tutaj. Niech nasz kombajnik sobie tam stoi. Pójdźmy, przywieźmy jeszcze tą nasz jęczmień z powrotem. Zobaczcie, tutaj bardzo fajnie, dużo słomy. Troszkę słomy w tym roku też sprzedamy. No bo jednak nie potrzebujemy aż tyle. Mamy jeszcze słomy chyba 30 tysięcy z tamtego roku. Myślę, że jak już sprzedamy słomę, to może pomyślimy sobie o kupnie jakiejś na przyszły sezon już jakiejś prasownicy, prasy, żeby robiła nam jakieś kostki. Ja bym chciał, żeby kupić belarkę, wiecie, bardziej, żeby bele były niż kostki, ale zobaczymy. Okej. Z której strony mamy wyrzucanie? Sprawa. No to nasypmy tutaj naszym kurom. Ja tu tylko się zmieścię. No dobra. Nie wiem, czy... Tutaj wsypiemy. Okej, niech to się wysypie. W międzyczasie pokażę wam, którą przyczepę chciałem kupić następną. Bo teraz chciałbym kupić tą już jedną dwuosiówkę, ale tą ze zbliżonymi kołami. I myślałem sobie... Czekajcie, gdzie ona była. Myślałem sobie albo o tej. To jest dwunastka. Widzicie, bo te są dwie. Ta jest... To można zrobić maksymalnie na 7,5, czyli już więcej niż my mamy, nie? Ale ta mi się podoba. Zobaczcie, pojemność 12, 40 koni mechanicznych tylko potrzebuje, farmtecha, bardzo fajna. No i co najważniejsze, jest niedroga, 14 tysięcy. Ale jeszcze sobie myślałem, żeby jeszcze, zobaczcie, kupić... gdzie ona jest? Jeszcze inną przyczepę. To była chyba ta.
Nie, to była ta. Tutaj też jest dycha, zobaczcie, tu można 9900. Onkela, ale powiem wam, ona nie, też nie bardzo. I jeszcze jest jedna, która mi się podobała. To była taka. Czy to była ulep kasztanowy? To chyba była ta. Tak, to jest też dyszka, widzicie? To jest taka typowo też jakby polska. Polska taka jakby. Przyczepka. Ale zobaczcie, bardzo fajna jest, nie? Kaszara, koło zapasowe. Bardzo by pasowała nawet do podczepienia pod tą, co teraz mamy, nie? Widzicie? Jest dziesiątka praktycznie, 9,90, czyli i tak więcej niż my teraz mamy, dwa razy więcej, no bo ta, co teraz mamy, no to jest piątka, nie? Także nie wiem, pomyślimy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, co tutaj będzie. Zastanawiam się też nad sprzedażą tego punktu tutaj do magazynowania tych belek. Czy po prostu nie stawiać i nie układać ich tak po prostu na ziemię. No nie wiem, jeszcze nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Weźmy sobie teraz naszą przyczepę samozbierającą. Zbierzmy troszkę trochę słomy dla naszych, świeżej słomy dla naszych krów. Ale przyłożyłem, pomyliły mi się pedały. No i pojedźmy, zobaczmy. Zbierzemy trochę świeżej słomy. Ta przyczepa samozbierająca, kochani, powiem wam, że ona już też troszkę pozbierała. Też trzeba będzie ją z czasem wymienić. No sami widzicie, że tutaj wydatków troszkę nas czeka. Dlatego będziemy myśleć nad rozwojem tutaj naszej gospodareczki. To. No nic, tutaj nam ten jęczmień nie dojrzał. Ale to nic. No i co? I tutaj zbieramy. W następnym odcinku będziemy chcieli robić żniwa owsa i tutaj będziemy bronować. Co my tutaj teraz posiejemy, to powiem wam, jeszcze nie wiem. Coś mi się gra zacięła. Dlaczego tak? Ale miałem laga jakiegoś. Masakra. To jest jednak farming, wiecie? Ja nie chcę nic mówić, ale w Polsce ten komputer, który ja mam tutaj, używam, jest warty prawie 20 tysięcy złotych. Cały sprzęt, który ja mam. I wciąż się laguje, nie? Ja nie wiem, nie? I wciąż się laguje. To jest normalnie fenomen tej gry, nie? To jest normalnie fenomen tej gry. O nie, na buraki zjechać się na sąsiada. Okej, mamy już 99-100%, dobra, to jedziemy. Wysypiemy naszą słomę. No jak widzicie, nasz zetor ma problem z podjechaniem pod górę. Okej, okay, poszło.
Ale miał duże, duże problemy, nie? No i co, kochani? No i dobra, no i tak. Ja będę w następnym odcinku... Nie chcę na razie sypać tego... tej słomy, ponieważ... Chociaż czekajcie, zobaczymy. Ile tutaj słomy wchodzi do tych krów. 20 tysięcy, czyli 20 tysięcy litrów sobie zostawimy, czyli dwie przyczepy sobie zostawimy. Resztę sprzedamy. Ile mamy tej słomy tu do sprzedania? 30 tysięcy mamy do sprzedania. No i jeszcze z pola trochę. No, także poza odcinkiem będę sprzedawał słomę, pozbieram tam słomę do końca. No i co? No i widzimy się w kolejnym odcinku za jakiś czas. Będziemy kupować bronę. W następnym odcinku będziemy bronować. Zobaczymy, co będziemy dalej robić tam. To było na tyle, kochani, dzisiaj. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. I co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.